Bez sloganu. 2. Program Ojca Franciszka i Ojca Leonarda w każdy czwartek na stronie www.franciszkanie.net. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzisiaj chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie nadesłane przez internautę. Jaka jest różnica między bratem zakonnym a kapłanem w habicie? W naszym zakonie świętego Franciszka. I trzeba byłoby odpowiedzieć na to pytanie krótko. Nie ma różnicy. W tym znaczeniu, że jako zakonnicy wszyscy jesteśmy braćmi. Sama nazwa naszego zakonu brzmi zakon braci mniejszych, popularnie zwanych franciszkanami. No, a jeżeli mówimy o jakiejś różnicy, no to ona jest związana z przyjmowanymi sakramentami i z funkcjami, które z tego przyjęcia sakramentów wynikają. Czyli powołanie jest jedno do zakonu braci mniejszych, a różna jest realizacja tego powołania później. Tak. I nawet początkowy okres formacji, te pierwsze miesiące, pierwsze lata w zakonie są właściwie takie same dla wszystkich, bo rozpoczynamy rocznym postulatem, gdzie wszyscy w jednym klasztorze, wszyscy kandydaci do życia zakonnego w jednym klasztorze przebywają, jeszcze bez habitów, przyglądają się życiu zakonnemu, już troszeczkę się w to życie włączają i po tym rocznym postulacie jest ważne wydarzenie, które się nazywa obuczyny. Czyli oblekanie w habit. To jest duże wydarzenie też i dla rodziców, jeżeli mają okazję zobaczyć, że jest nagle syn w normalnym stroju i w jednej chwili nagle patrzą, jak będzie wyglądał, daj Boże, do końca życia. Jest to pewien symbol też zmiany życia, jest to symbol zostawienia starego świata, starego życia i obleczenie się w nową szatę nowego życia, życia zakonnego, życia, które ma być pewną przemianą też, pewnym nawróceniem, zresztą ciągle się nawracamy. Ale co ciekawe właśnie jest, już na etapie przyjęcia habitu widać, że nie ma jako takiej różnicy, nie ma pewnej gradacji chociażby zewnętrznej. Czy ten habit będzie nosił generał naszego zakonu, czy to będzie nosił przełożony domu, czy brat po pierwszych ślubach, ten habit wygląda tak samo. Tak, nie ma różnicy zewnętrznej w wyglądzie. Czasami się pytają ludzie, czy jeżeli ktoś ma inny odcień habitu, inny kolor brązu, to czy to znaczy, że ktoś jest wyżej postawiony albo niżej? Nie, to znaczy, że w innej hurtowni kupowali materiał. Po prostu. I teraz, co jest po postulacie, jest nowicjat, to jest czas bez... Tam też są wszyscy bracia obojętnie, czy chcą być kapłanami, czy nie. Bracia w habitach, ale jeszcze bez ślubów zakonnych. Po roku czasu bracia składają pierwsze śluby zakonne. I tu właściwie drogi formacji niejako się rozchodzą. Tak, bo część braci, tych, którzy chcą być kapłanami, idzie do seminarium. I wiadomo, tak jak w seminarium każdym innym 6 lat studiów filozoficzno-teologicznych, które kończą się przyjęciem święceń kapłańskich. Natomiast bracia, którzy nie chcą być kapłanami, którzy się do kapłaństwa nie przygotowują, rozpoczynają tak zwany juniorat. No, naturalnie, że aby rozpocząć studia na Wydziale Teologicznym, trzeba mieć maturę. Natomiast to nie znaczy, że bracia, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich, nie mają matury. Ba, są też bracia, którzy studiują, którzy uczą w szkole katechezy, po prostu nie przyjęli sakramentu święceń. To jest jedna rzecz. Może tak pomyślałem sobie, będzie pewnie dobrze, jak powiemy, czym bracia się zajmują tak na co dzień, bracia nie kapłani. No, bracia nie kapłani przede wszystkim pracują w klasztorze, troszczą się o klasztor, o jego funkcjonowanie, ale mają też takie swoje specyficzne posługi, jak chociażby kościelny, kucharz kościelny, prawda, brat pracujący w zakrystii, czy furtian, czyli brat pracujący, jakby to powiedzieć, na takiej klasztornej portierni. U nas w Poznaniu jest też brat krawiec, który szyje nam habity, który szyje nam nasze peleryny zakonne, piuski. Mi nawet brat uszył taki pokrowiec na Pismo Święte. Nie chwal się. Nie, to brata chwalę. No. Jeden z naszych współbraci studiuje bibliotekoznawstwo. No i sam charakter studiów właściwie też i określa jego, co później ten brat chciałby robić. Czyli... Mimo, że nie jest kapłanem, to jednak dosyć takie ważne funkcje też niektórzy bracia pełnią. Też i bracia są, którzy troszczą się, powiedzmy, generalnie bracia nie kapłani troszczą się o takie sprawy organizacyjne, czyli o takie, to są tacy gospodarze klasztorów, chociaż i też i są bracia kapłani, którzy gotują, bracia kapłani, którzy... No sprzątają też klasztor, no oczywiście. Wszyscy pracujemy i każdy na tyle, na ile pozwalają mu inne obowiązki, bo z kolei na przykład bracia kapłani oczywiście wypełniają funkcje związane ze święceniami, które przyjęli, a więc sprawują sakramenty, sakrament pojednania, Eucharystię, głoszą rekolekcje, misje,
świadczą różnego rodzaju posługi sakramentalne, również dla innych wspólnot zakonnych. No, gdyby ktoś chciał się tak zapoznać troszeczkę z życiem zakonnym, niekoniecznie musi od razu myśleć o tym, że wstępuje, to można na naszej stronie internetowej, adres znacie, zresztą będzie podany na końcu odcinku, wejść w taką zakładkę info dla chłopaków czy przed wstąpieniem i jest możliwość, aby przez weekend pobyć w naszym klasztorze, właśnie w nowicjacie, gdzie chłopacy są tak jakby na świeżo też i wdrażani w życie zakonne i zobaczyć tak od podszewki, jak to nasze życie zakonne wygląda, na czym ono polega. Tam jest też gospodarstwo, ja sam, każdy tak. Przechodził przez dyżur w świniach, 70 świń trzeba było porządzić. Nie wspominając kur. No, kury, króliki, kozy. No, bo generalnie tam jest klimat. Jak ktoś by chciał zobaczyć, jak to życie zakonne nasze wygląda, przyjrzeć się, poczuć troszeczkę też i smaku modlitwy, innego życia, to adres spokojnie znajdzie na naszej stronie. Są też i osoby, do których można się zgłosić. No co, po prostu zapraszam. Napisać też, jeżeli macie jakieś zapytanie, to oczywiście można na ten adres tam podany kierować te zapytania. No to co, kochani, będziemy powoli kończyć też i zachęcamy do tego, aby pisać dalej na te maile. Ja tego tak nie zostawię. To się nie może tak skończyć. Jedno z największych wydarzeń muzycznych roku. Legenda muzyki CCM. Zespół Delirious na jedynym koncercie w Polsce. Spodek 17 grudnia. Jako support wystąpi zespół TGD. Bilet do nabycia na www.delirious.pl.